Hej kochani, z tej strony Emi Flash i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj z racji takiej, że dostałam bardzo dużą ilość ostatnio kosmetyków, stwierdziłam, że zrobię taki jakby ich test poprzez makijaż festiwalowy. Jak widzicie, mi się efekty już nawet podobają, zaraz zobaczycie jak robiłam ten makijaż. Czemu festiwalowy? Ponieważ mam bardzo dużą ilość brokatów i stwierdziłam, że jakoś trzeba je użyć. A że aktualnie trwa festiwal Coachella, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, jak to się mówi. Jeszcze będziemy mieć przed sobą Orange Warsaw Festival i Open Air. Sądzę, że może nawet kogoś zainspiruje tym makijażem, więc teraz zapraszam do oglądania. Moim pierwszym ruchem tradycyjnie było nałożenie na całą twarz podkładu, a następnie przeszłam do makijażu oczu. Używałam takich kolorowych paletek, które jakby co, wszystkie kosmetyki, których będę dzisiaj używać, są z firmy Essence. Najpierw nałożyłam taką jakby bazę pod makijaż, potem wzięłam najjaśniejszy cień, jaki znalazłam w palecie, żeby zrobić właśnie taką jakby kolejną bazę. I tak, nakładam cienie palcem, ale taką mam już technikę od zawsze, że najpierw nakładam palcem, a potem dopiero rozcieram różnymi pędzelkami. Tutaj mam akurat taki fajny, puchaty. Potem zmieszałam dwa niebieskie cienie z paletki i nakładam je na górną linię rzęs. I potem to samo zrobiłam na dole. Moje miny w trakcie robienia makijażu? No comment. Zewnętrzny dolny kącik oka pomalowałam tym samym różowym cieniem co wcześniej. I znowu przy użyciu palca nakładam jakiś perłowy, jasny cień, żeby nadać połysku mojemu makijażowi. I ten sam nakładam potem w kącik oka. Teraz czas na rozświetlacz. Tutaj nie oszczędzałam sobie w ogóle jego, kładłam go jak najwięcej na policzki, nos, nad ustami. Potem jeszcze zdecydowałam, że nałożę go jeszcze przy samych oczach, ponad kością policzkową, aby uzyskać potem taki jakby fajny efekt. Wiecie, to miał być w końcu makijaż festiwalowy, więc mógł być trochę inny. Czas na głównego aktora w naszym przedstawieniu, a mianowicie brokat. Nałożyłam go przy pomocy takiej bazy, można tak to nazwać, i potem przykleiłam go na policzki oraz powieki. Co tam, że po nałożeniu brokatu, ale stwierdziłam, że czegoś brakuje mi w makijażu oka, więc dodałam jeszcze taką chabrową kreskę. Usta pomalowałam na mocny róż i dopiero później użyłam troszkę ciemniejszej niż szminka konturówki, aby uzyskać taki jakby gradient. Stwierdziłam, że na usta też nałożę trochę brokatu. Zostało mi tylko pomalować rzęsy i potem zobaczyłam, że mam jeszcze jakieś takie jakby gwiazdki, więc sobie jeszcze dokleiłam je na policzkach. Przebrałam się na chwilę, ponieważ zauważyłam, że w mojej kolekcji brokatów mam również takie, którymi mogę posypać moje ciało i nadać jemu delikatnego blasku. Nie wiem jak wy, ale ja mogłabym używać ich na co dzień, ponieważ zawsze warto błyszczeć. Makijaż jest już właściwie gotowy, więc się już z wami żegnam. Pa, pa!